Czy widzieliście już nowość ostatnich czasów, czyli koktajle Pauliny Sykut-Jerzyny, odchudzające i takie oczyszczające? Ja dzisiaj chętnie przetestuję, jak smakują i jaki mają skład, ponieważ to jest najważniejsze. Hej, z tej strony ponownie Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie. Jak widzicie, dzisiaj przetestujemy nowości, które wyhaczyłam w Rossmanie w tej naprawdę okrzyczanej promocji 2 plus 2. Koktajle firmy Noble Health i tutaj one są właśnie sygnowane imieniem i nazwiskiem Pauliny Sykut-Jerzyny. Bardzo mnie zainspirowały i nie ukrywam, że gdy widziałam je na sklepowych półkach, to w sumie myślałam, że są to nowe produkty Anny Lewandowskiej, gdyż no, mają według mnie dość podobną szatę graficzną, są czarne i kojarzą mi się właśnie z produktami Ani. Na wstępie zaznaczę, że nie odchudzam się ani nie oczyszczam mojego organizmu. Prawdopodobnie nigdy nie będę tego robić, wręcz przeciwnie, teraz robię masę i siłę. Ale byłam w sumie ciekawa tych smaków i wiem, że w internecie troszeczkę było głośno o tych przeróżnych koktajlach, więc po prostu postanowiłam, że zakupię wszystkie dostępne smaki i przetestuję dla Was i powiem Wam, czy warto je kupić, ale zaznaczam nie ze względów właśnie oczyszczających, odchudzających i tak dalej, tylko może z powodu ich dobrego smaku i jakichś tam wartości. Zobaczymy. Więc mam tutaj cztery różne smaki, wzięłam wszystko, co było możliwe. Koktajl oczyszczający i on się nazywa Raspberry Pure Detox, no czyli jest to smak malinowy. Mamy tu następnie wspomagający redukcję masy ciała, Blackcurrant Smoothie Figure, no czyli tutaj smak czarnej porzeczki. Mamy również niskokaloryczny porzeczkowy, Blackcurrant Yummy. Oraz mamy znowu niskokaloryczny, ale tym razem czekoladowy. Żeby nie było, wszystkie te produkty są wegańskie i mamy tutaj znaczek vegan. I niektóre z nich, praktycznie te niskokaloryczne, mają również tutaj z tyłu znaczek, że są odpowiednie dla kobiet w ciąży i karmiących. No dobrze, więc przejdźmy po prostu od razu do testu składu, zanim otworzę te opakowania, bo jak widzicie, jeszcze ich nie ruszałam. Zaczniemy od tego koktajlu oczyszczającego o smaku malinowym. Skład. Błonnik jabłkowy, błonnik porzeczkowy, błonnik aroniowy, substancja wypełniająca, maltodekstryna, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, barwnik, koncentrat z buraka, aromat malinowy, aromat waniliowy, substancja zagęszczająca, guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca, dwutlenek krzemu, ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego, ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej, substancja słodząca, sukraloza. Ogólnie dość tego sporo. Jeśli chodzi o błonnik, fajnie, że jest tutaj właśnie ten błonnik. On spowoduje, że będziemy czuć sytość na dłużej, przez co mniej zjemy. Nie wiem, czy te wypełniacze i takie bardzo sztuczne, syntetyczne składniki są tutaj niezbędne. Można było zastosować naturalne słodziki typu na przykład stevia lub może ksylitol, to jest cukier z brzozy, no więc są tutaj lepsze opcje. Jeśli chodzi o ten wspomagający redukcję masy ciała, smak czarnej porzeczki, mamy tutaj błonnik jabłkowy, błonnik porzeczkowy, błonnik aroniowy. Powiem Wam szczerze, że wygląda ten skład dokładnie tak samo. Poza tym, że tu jest ekstrakt z owocu gorzkiej pomarańczy, a tutaj jest ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego. No mam zastrzeżenie oczywiście do tych zagęstników, substancji przeciwzbrylającej, sukralozy i maltodekstryny. No ale dobrze, też wiemy, że Noble Health to jest taka firma, która produkuje te produkty takie odchudzające, fitness i tak dalej, na bardzo szeroką skalę, więc jest to troszeczkę taka masówka. Więc tutaj się spodziewałam, że będą takie różne chochliki. Jeśli chodzi o niskokaloryczny porzeczkowy, który mogą stosować kobiety w ciąży, tu mamy błonnik jabłkowy, błonnik porzeczkowy, błonnik aroniowy, substancja wypełniająca maltodekstrynę.
Regulator kwasowości kwas cytrynowy, barwnik, koncentrat z buraka, aromat z czarnej porzeczki, aromat waniliowy, substancja zagęszczająca, guma ksantanowa, substancja przeciwzbylająca, dwutlenek krzemu, substancja słodząca, sukraloza. Nie ma tutaj w ogóle wartości kalorycznej, rozkładu makroskładników i niczego podanego na opakowaniu. Jeśli chodzi o ten ostatni, niskokaloryczny czekoladowy, który mnie w sumie trochę zaintrygował smakiem czekoladowym, błonnik kakaowy, błonnik porzeczkowy, substancja wypełniająca, maltodekstryna, barwnik, koncentrat z buraka, aromat czekoladowy, aromat waniliowy, substancja zagęszczająca, guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca, dwutlenek krzemu, substancja słodząca, sukraloza. Znowu te same cztery składniki, czyli dwutlenek krzemu, sukraloza, maltodekstryna i guma ksantanowa, które nie są naturalnymi takimi składnikami, tylko syntetycznymi w dużej mierze i można było zrobić to w zdrowszy sposób. Na tyle tutaj przeanalizowałam skład, że sami będziecie w stanie podjąć decyzję, czy jest to skład ok, czy nie ok. I teraz ja ogólnie bym chętnie skosztowała, jak to smakuje, ponieważ producent tutaj zapewnia nam, że ten koktajl jest do przygotowania w 15 sekund. Trzeba wlać 150 ml do szklanki, wsypać dwie łyżeczki tego proszku, tego koktajlu, no i wtedy wymieszać i jest gotowe. Ja tutaj odmierzyłam praktycznie 75 ml wszędzie, ponieważ nie chcę zrobić całej porcji koktajlu, tylko pół, więc dodam tylko jedną łyżeczkę. Tutaj mam z tyłu wagę i się tylko może upewnię, czy akurat ta łyżeczka to jest łyżeczka 5-gramowa, ponieważ jeśli czytaliście moją książkę, to wiecie, że łyżeczka w łyżeczce nie jest równa. Ja rekomenduję zawsze stosowanie wagi, ponieważ to zapewnia precyzyjność. Dobra, jedna łyżeczka to jest 5 gramów. Wydaje mi się, że 15 sekund minęło, ale nie bądźmy tutaj hejterami, może po prostu moja metoda mieszania jest nieodpowiednia i muszę trochę bardziej popraktykować. Przyrządzę po prostu pozostałe 3, a to w tym czasie może po prostu troszeczkę bardziej nasiąknie i będzie łatwiejsze do rozmieszania. Jedna łyżeczka, ale tu faktycznie czuję to. Zaciągnęło się proszkiem, wleciało do nosa. A tak w międzyczasie jest tu jeszcze taka wzmianka od tutaj właśnie Pauliny, Sykut, Jerzyny. W jaki sposób dbam o swoją formę? Oczywiście ćwiczenia i odpowiednia dieta to podstawa, ale dla mnie niezastąpioną częścią zdrowego trybu życia są koktajle Noble Health. Mogę przygotować je w kilka chwil i cieszyć się ich smakiem wszędzie tam, gdzie tego potrzebuję. Dzięki nim dbam o swoje samopoczucie, a każdy dzień wykorzystuję w 100%. Ja ogólnie, tak wiecie, zaczęłam ten film mówiąc, że to są koktajle Pauliny, Sykut, Jerzyny, ale w sumie to nie wiem, jaki to był wkład Pauliny w produkcję tych koktajli. Może po prostu ona jest tu na opakowaniu i sygnuje to swoim nazwiskiem. Do końca nie wiem, ale nazwijmy, tak jak nazywamy różne produkty Ani Lewandowskiej, to nazwijmy to koktajlami Pauliny, Sykut, Jerzyny. W sumie będę jechała na dwie. I gdybym nie zachowała tu kolejności odkładania tego, to bym już nie wiedziała, który jest który. Ponieważ wszystkie mają dosłownie taki sam kolor, ale mam nadzieję, że ich smak będzie różny. No nie, powiem Wam, że mam tutaj problem z rozmieszaniem. Więc jeśli chodzi o cenę tych produktów, jeden taki koktajl kosztuje 30 zł. Nie jest to najtańsza impreza. Smak malinowy. Jest kwaśnawy. Spróbuj, operatorze kamery. Marcin powiedział, że ciekawy. Smakuje jak kisiel. Smakuje jak kisiel. Powiem tak, jest ok, ale nie ma szału, ale ja zalecam zbilansowaną i zdrową dietę, która uwzględnia duże ilości błonnika z warzyw, owoców, czy pełnoziarnistego pieczywa, gruboziarnistych kasz i tak dalej, więc czy taki dodatkowy błonnik w postaci takiego suplementu jest konieczny? Nie wiem. Smak porzeczkowy. Jest bardzo kwaskowy i bardzo słodki. Znaczy ogólnie to nie jest złe, ale ja po prostu jako dietetyk cały czas mam z tyłu głowy ten skład, który nie jest taki perfekcyjny. A ty co myślisz o tym porzeczkowym, bo nie powiedziałeś?
Jak na razie oczyszczający wygrywa. A, oczyszczający wygrywa, czyli malinowy wygrywa. Możemy niestety czuć w nim dużo grudek, tak. Dużo kwaskowość. Tak, jest bardzo kwaśny, ten porzeczkowy jest bardziej kwaśny. Nie sprawia przyjemności picie tego napoju. Mamy tutaj dwa smaki porzeczkowe, więc spróbujemy tego teraz drugiego porzeczkowego i porównamy z tym poprzednim porzeczkowym, czy to w ogóle się różni smakiem. To trochę smakuje jak sok z gumy. Nie wiem, nie próbowałam, ale... Nie wyskoczysz przez okno. Znaczy nie, tutaj nie wiem, ale tutaj czuć ten taki sztuczny, syntetyczny słodzik, tutaj czuć to. No czuć tak, jakbym przełknęła jakąś kolę zero, czy coś w tym stylu. To mi nie smakuje. Czy coś poza krzywieniem, coś powiesz ten? Marcin nic nie powie. Więc niech milczenie będzie odpowiedzią. Teraz ostatni smak. Czekoladowy. Marcin, tobie nie zasmakuje, to jest bardzo kwaśne. Znaczy, dla mnie czekolada jest słodka i nie jest kwaśna. Według mnie ten regulator kwasowości, czyli kwasek cytrynowy, jest zbędny. No, ej, szczerze, według mnie połączenie czekolady i takiej mocnej kwasowości jest taki sobie. Czy jest to właśnie taki koktajl oczyszczający i wspomagający redukcję masy ciała? No to moglibyśmy też tak nazwać owoce, bo również zawierają błonnik. Z punktu dietetycznego to nie polecam. Smak nie powala, skład też niestety nie powala. Więc jeśli chcecie, możecie skorzystać z tego typu koktajli oczyszczających, wspomagających redukcję masy ciała, ale jeśli chcecie troszeczkę bardziej holistyczne podejście, to poradzę, żeby się skonsultować z dietetykiem. Więc jeśli chodzi o konsultacje dietetyczne, to zapraszam do kontaktu ze mną. Mail znajduje się poniżej. Więc kończę już ten test, kończę już to porównanie. Mam nadzieję, że to dało Wam jakiś tutaj ogląd, jak wyglądają te koktajle, jak wygląda ich przygotowanie, jak wygląda ich dokładny skład, no i przede wszystkim jak smakują. Teraz już wiecie, czy warto je kupić, czy nie warto, czy Wam to odpowiada, czy po prostu jest to Wam zbędne i wolicie jakieś inne rozwiązania, które pomogą Wam z Waszymi różnymi zagwozdkami czy problemami dietetycznymi. I to wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie więcej takich testów, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, no i napiszcie w komentarzu, że chcecie. Napiszcie Wasze spostrzeżenia, czy korzystacie z tego typu produktów, jeśli tak, to z jakich. No i napiszcie, czy planujecie zakupów dokładnie tych Noble Health. I do zobaczenia następnym razem w następnym teście. Pa, pa!